Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek opisujący kolejne dzieło z działu rzemieślniczego, konkretnie drewnianego. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego nie robię nic z tkanin, ponieważ nie mam pomysłu, nie mam natchnienia, nie mam czasu i nie mam pieniędzy. Deseczka to deseczka, deseczkę kupię za 10, 20, 30 zł, a tkaniny jednak 100, 200, 300 mogą kosztować. Poza tym maszyna do szycia, wiadomo, pewnie standardowo, jakbym chciał coś uszyć, to by stwierdziła, że jej się nie chce. A jakby tata usiadł do szycia, to maszyna nagle zacznie działać. Otóż dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym dziele, które zrobiłem nie w tym roku, w którym to oglądacie, tylko w roku 2020. Ponieważ w tej chwili właśnie to w roku 2020 nagrywam. Mamy końcówkę roku 2020. O matko, ile tu kleju naciuciłem, że aż się ostra krawędź zrobiła. Będę musiał uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I koniec roku mamy. Jeszcze dwa dni do 2021. Może apokalipsy nie będzie. Jeżeli to oglądacie, to prawdopodobnie nie. Chyba że ktoś znajdzie mojego trupa z kartką, opublikujcie filmy na YouTubie. No, to jest maczuga poskramiacz. Przy produkcji wyglądała jak taki kryształ osadzony na stoliku, albo po prostu końcówka poręczy. No, i właśnie też się zastanawiałem nad wykonaniem tego, ponieważ myślałem, że takie po prostu pomalowane na czerwono będzie wyglądać brzydko. Dlatego stwierdziłem, że to ozdobię złotymi wzorami, które są z każdej strony takie same. Oczywiście nie takie same, bo oczywiście maczugi zawsze mi krzywo wychodzą, więc każda ta część kwadratowo-prostokątna jest trochę inna i musiałem trochę tym manipulować. Ale ogólnie z daleka wygląda ładniej. Gdyby nie te wzory, wyglądałoby to paskudnie. No i ogólnie rzecz biorąc, poskramiacz to jest taka maczuga właśnie do poskramiania, na przykład w czasie zamieszek. A czerwona końcówka jest po to, tak jak jest też napisane w archiwach, żebyś wiedział, czym dostałeś, albo czym dostaniesz, jeżeli nie będziesz przestrzegać prawa. No, także w tym odcinku to było na tyle. Nie ma co przedłużać. Do zobaczenia i cześć.